Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Wierzę, że Bóg już do naszych serc mówił przez modlitwy, przez poselstwo, ale też chciałbym się z wami podzielić takim krótkim zwiastowaniem, które na dzisiaj sobie przygotowałem. Jakiś czas temu jeden z braci, myślę, że to był Damian, zachęcał nas do tego, aby poczytać sobie biografię mężów Bożych, z takich okresów przebudzeniowych, więc ja też jakoś miałem jakiś czas temu taką możliwość, trochę więcej czasu, więc poczytałem sobie o Wesleyu, Spurgeonie, Moodym, o innych. Wiecie, i też czytałem takie świadectwo, o którym myślę, że tutaj z tego miejsca nie mówiłem, może na grupce. Jest to historia o walijskim kaznodziei z XVIII wieku, który jako nastolatek stał przy razem z bliskimi stał przy łóżku umierającej chrześcijanki, bliskiej mu osoby i była ona taką oddaną chrześcijanką, a teraz powoli uchodziło z niej życie i wszyscy myśleli, że jest nieprzytomna i ktoś powiedział na głos, to straszne, miała takie trudne życie, przeżyła dwóch mężów, często chorowała, a na domiar tego umiera w biedzie. I ona w tym momencie otworzyła oczy, rozejrzała się dookoła i powiedziała, kto nazywa mnie biedną? Jestem bogata, bogata i niedługo stanę przed moim Panem Jezusem Chrystusem, odważna niczym lew i umarła. Wiecie, te słowa, które słyszał ten młody człowiek, który później już był kaznodzieją, to było w XVIII wieku, tak mocno wpłynęły na jego życie. On widział i znał życie tej kobiety, wiedziała, że była wierna, że była taka oddana Bogu, widział, jakie trudności przechodzi, ale też widział, że miała to coś takiego, co, o czym mówi Pan Jezus. Miała Boży pokój, miała Bożą radość w swoim życiu i odchodziła jako zwycięzca z tego miejsca, przechodziła na drugi brzeg. Kochani, mnie to poruszyło, bo mogę sobie zadać pytanie, czy jestem biedny, czy jestem bogaty? Wiecie, czasami porównujemy się do kogoś, możemy się porównywać do naszych znajomych, którym się może lepiej powodzi, nie mają tylu problemów. Możemy myśleć o, patrzeć na moich braci i siostry, którym na przykład troszkę inaczej się powodzi, chcielibyśmy być na ich miejscu, wiecie, ale nie o to chodzi. Ważne jest to, jaki skarb mam w swoim sercu, co jest dla mnie najważniejsze i czy jestem bogaty w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to nie jest takie proste. Na naszej ostatniej grupce domowej też mieliśmy jakieś takie refleksje na początku i mówiliśmy, że czasami to przejście na drugi brzeg człowieka, który jest oddany Bogu, wcale też nie jest takie łatwe, mimo że kocha Pana Jezusa, ale chciałby jeszcze coś zrobić. Kocha swoich bliskich, chciałby z nimi jeszcze pobyć na tym miejscu, ale czasami już Pan go odwołuje i czasami nie jest to takie proste. Wiecie, ale znamy życie wielu naszych braci i sióstr, gdzie ich takie przejście na ten drugi brzeg było takie naprawdę mocne, zachęcające i jest dla mnie takim wielkim świadectwem. Wiecie, i chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze raz zadali to pytanie, czy jestem biedny, czy jestem bogaty? Co w tej chwili myślę o sobie? I tu nie chcę, żebyśmy myśleli kategoriami naszymi takimi finansowymi, ale w takim sensie duchowym. Otwórzmy sobie Rzymian 8 rozdział od 14 do 17 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Kochani, ten fragment, w tym fragmencie apostoł Paweł mówi o tym, że najbogatsi ludzie na ziemi to są ci, którzy mają to Boże dziedzictwo. Ja chciałbym dzisiaj mówić tak krótko o tym, że jesteśmy dziedzicami. I jeszcze do wczoraj myślałem, że będę mówił troszkę inaczej, troszkę się to zmieniło.
i na coś może innego chciałbym położyć akcent. Wiecie, bo to dziedzictwo, które mamy w Jezusie Chrystusie, jest najpewniejsze i najwspanialsze, jest nieprzemijające i w przeciwieństwie do tego dziedzictwa, które tutaj mamy na ziemi, którego nie możemy zabrać, ono jest wieczne. Jest też zagwarantowany tylko dla tych, którzy gotowi są je przyjąć na Bożych warunkach. Wiecie, w naszym takim codziennym życiu dla ludzi dziedzictwo jest czymś takim ważnym. Dziedziczymy po kimś z rodziny, to może być po rodzicach, kimś bliskim. Ludzie o to zabiegają, często jest to powodem jakichś poróżnień w rodzinie. Spadek też można przyjąć lub go nie przyjąć, można z niego zrezygnować. W polskim prawie jest coś takiego, że aby przyjąć spadek, czasami nie wie się, co się za tym kryje, ale może się później okazać, że jest on obciążony długiem i są z tego problemy i poważne konsekwencje. Natomiast dziedzictwo, to, które mamy w Jezusie Chrystusie, ten spadek jest najwspanialszy, najlepszy, najpewniejszy. I to dziedzictwo ma wpływ przede wszystkim na moją wieczność, ale i na to doczesne życie, które tutaj prowadzimy na ziemi. Jestem współdziedzicem Chrystusa i ważne, abym wiedział, kim jestem w Chrystusie. To, o czym mówił też pastor na swojej chyba ostatniej usłudze. Kim jestem w Jezusie Chrystusie, że jest to tak ważne, abyśmy znali swoją pozycję, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, czym Bóg nas obdarował. Bo przychodzą chwile, w których diabeł nas potem oszukuje i mówi, ty jesteś do niczego, zawodzisz, jesteś słaby i do niczego się nie nadajesz. A mamy tak wiele w Jezusie Chrystusie. I nie wiem, czego oczekujecie, o czym ja będę mówił. Czy będę dzisiaj mówił o autorytecie w imieniu Jezusa Chrystusa, czy będę mówił o innych rzeczach. Ale ja chciałbym zwrócić na parę takich rzeczy uwagę. Dziedzictwo to jest to, co Bóg dla nas przeznaczył, co Bóg chce, aby było w naszym życiu. Izrael, przeczytamy może tutaj z Księgi Jozłego, z pierwszego rozdziału. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozłego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Kanaan był dla Izraela tym dziedzictwem, które Bóg im obiecał. Im się to prawnie należało według Bożych warunków. I w naszym życiu takim duchowym to, co mamy w Jezusie Chrystusie, to dziedzictwo prawnie się nam należy, ale nie przychodzi to tak automatycznie. I tutaj też z tego fragmentu, ten fragment nas uczy też tego, że Izrael otrzymał Kanaan, ale musiał sam zająć dziedzictwo, wziąć je w posiadanie na drodze walki. I w duchowym życiu mamy prawo do tego, co jest w Chrystusie, ale musimy też tam postawić swoją stopę. Wiecie, możemy wiedzieć o tym, że mamy dziedzictwo w Jezusie Chrystusie, że mamy tak wiele obietnic, tak wiele wspaniałych rzeczy, ale możemy z tego nie korzystać lub być z tego okradzionym. Wiecie, w Rzymian 9:13 czytamy, jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Można zadać sobie pytanie, co różni Jakuba i Ezawa. Wydaje się, że tym, co w znaczący sposób różni Jakuba od Ezawa, jest to ich stosunek do pierworództwa, czyli do dziedzictwa. I mówi o tym też autor listu do Hebrajczyków, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.
oczywiście nasz stosunek do dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie, czyli tego wszystkiego, co przysługuje nam z tytułu bycia dzieckiem Bożym, może okazać się rozstrzygający w kwestii Bożego upodobania nad naszym życiem. Czy ja znam to dziedzictwo, co mam w Jezusie Chrystusie, co mi się należy? Czy szanuję to dziedzictwo, czy miłuję to dziedzictwo, czy mi się podoba? Wiecie, jest taki psalm 16:6. Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Chciałbym cię zapytać siebie, każdego z was, czy to dziedzictwo, które masz w Jezusie Chrystusie, ci się podoba? Czy doceniasz to dziedzictwo? Czy jest to dla ciebie ważne? Czy sobie lekceważę to dziedzictwo? Czy nie zależy mi na wielu rzeczach, o których tutaj mówię? I teraz chciałbym tak powiedzieć o tym, nasze dziedzictwo to przede wszystkim co? To niebiańska chwała. I teraz otwórzmy pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieskalanemu, nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Wiecie, czytamy, że Bóg przez Jezusa Chrystusa zrodził nas do tej żywej nadziei. Wiecie, to o czym, to jest, co jest najważniejsze, to jest ta nasza przyszłość, nasze życie wieczne. To, o co tak zabiegaliśmy i to, co mamy w Jezusie Chrystusie, to życie wieczne, pewność zbawienia, to, że możemy żyć w wolności, w radości i oczekiwać na Jego powtórne przyjście, czy na spotkanie z Nim. Wiecie, i to jest to, co coś najważniejszego, najcenniejszego. Kiedy też właśnie mówiliśmy na grupce domowej, to też mówiliśmy, że często już jest tak, że człowiek, który odchodzi z tego świata, jest może już syty dni, rodzina chciałaby go za wszelką cenę jeszcze zatrzymać, pobyć z nim, bojuje od niego, ale często przychodzi taki moment, że ta osoba jest już jednak tak ustawiona, tak właściwie, tak nastawiona i mówi: dość, ja już chcę odejść do Pana, ja już tęsknię za Panem. Myślę, że też to było dzisiaj też w modlitwie i kiedy Janusz modlił się o naszą siostrę Anię Mochę, gdzie ona już też tęskni do tego spotkania z Jezusem Chrystusem, ze swoim Panem. I myślę, że to jest takie cudowne, że mamy tą perspektywę wieczności, życia wiecznego z Jezusem Chrystusem, gdzie już nie będzie smutku, łez, gdzie będzie radość, pokój, społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ale dzisiaj chciałbym też mówić o takim drugim dziedzictwie, o takim czynniku, elemencie, który wynika z tego dziedzictwa. Dziedzictwem synów i córek, dzieci Bożych, jest stała relacja z Ojcem. Pierwszy Jana, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość wasza była pełna. Dzieci Boże są zaproszone do takiej bliskiej społeczności z Ojcem. Wiecie, to jest coś niesamowitego, że mamy taki stały przystęp do Ojca. Nie dzieje się to jednak tak automatycznie i myślę, że jeżeli popatrzymy na każdego z nas i tu nie oceniam ani, ale każdy z nas jako dziecko Boże na tym miejscu ma trochę inną relację ze swoim Bogiem. Myślę, że tak samo jest w życiu takim codziennym, kiedy mamy różne relacje. Te jedne relacje z naszymi znajomymi są bardzo takie powierzchowne, znamy się, o różnych rzeczach mówimy. Mamy przyjaciół, z którymi dzielimy się już bardziej skrytymi rzeczami, którym możemy wiele rzeczy powiedzieć, ale to, co możemy tak najgłębiej powiedzieć, to w rodzinie,
mąż żonie czy najbliższym może powiedzieć o swoich jakichś najtrudniejszych, najskrytszych rzeczach, może być szczery, bo tak przynajmniej powinno być w małżeństwie, w rodzinie, kiedy jest szczerość, gdzie możemy mówić o swoich problemach, o swoich marzeniach i o swoich też trudnościach. Wiecie, ale to, co mamy najlepszego, to możemy przychodzić do naszego Ojca w niebie. I ta relacja z Ojcem właśnie zależy w dużym stopniu od nas, nie? Bóg nas zaprasza do tej relacji, ale naszą odpowiedzialnością jest to, jaka ona jest głęboka. Czy pogłębiamy te relacje z Bogiem? I elementy, które budują relacje z Bogiem. Myślę, że takim pierwszym jest, to jest rozmowa z naszym tatusiem, z naszym ojcem, to jest modlitwa. I te relacje Bóg chce, żeby się rozwijały. Wiecie, słyszałem jakiś czas temu świadectwo jednego ojca, który mówił o tym, że dla niego najwspanialsze było, jak miał córkę, która była młodsza, która gdzieś tam byli w pokoju. Mieli ze sobą relacje, ale najwspanialsze dla niego było, kiedy ona przybiegała do niego na kolana, przytulała się i mówiła mu: tatusiu, kocham cię. Wiecie, jak to słyszałem, to pomyślałem sobie, no tak samo jest u mnie, nie? Kiedy jesteśmy razem w domu, kiedy nasza Ania, która ma tam niecałe 9 lat, różne rzeczy, o czymś opowiada o szkole, o czymś tam mamy relacje, mówi o swoich potrzebach, zachciankach czasami, tatusiu daj, tatusiu to bym chciała, a tamto i tak dalej. Ale czasami przychodzi taki moment, siada i pycha się mi na kolanie, co chcesz, a ona chce się przytulić, nie? I mówi: tatusiu, kocham cię. Wiecie, to jest takie coś niesamowitego. I to też może być takim obrazem w naszym życiu, takim duchowym, że Bóg zachęca ciebie do takiej relacji, takiej bliskiej relacji z Ojcem, żebyś mógł do Niego, tak jak czytaliśmy tam z Rzymian, że możesz zawołać do Niego: Abba, Ojcze, tatusiu, kiedy możesz się do Niego przytulić, kiedy możesz Mu powiedzieć: kocham. I to są te najwspanialsze chwile. Nie liczą się moje problemy, nie liczą się moje sprawy, ale ta bliska relacja z Bogiem, ta intymność. Czy mówię o czymś, coś, czego nie wiecie? Ja myślę, że wiecie. Większość z nas wie o tym, że jest to cudowne, wspaniałe, kiedy mogę być blisko Boga, wtulić się i po prostu przeżywać taką bliskość Jego. Nawet nie wypowiadać zbyt wielu słów, ale po prostu cieszyć się Jego obecnością. Wiecie, i to nie jest coś, co jest dla nas niedostępne. To jest coś, czego Bóg chce dla nas w naszym życiu codziennym. Tej bliskości, tej takiego przeżywania, takiej relacji bliskiej i tej takiej relacji, która jest pogłębiana. Wiecie, czy modlitwa jest czymś takim monotonnym? Czy może się stała już jakąś rutyną w moim życiu, czy nawet jeżeli tu stoję na modlitwie, czy moje myśli gdzieś tam nie uciekają, czy traktuję to już jako jakiś obowiązek, czy nie potrafię się tak długo modlić. Wiecie, w pierwszym Tymoteusza, i myślę, że też to dzisiaj gdzieś się tam przewijało, w pierwszym liście do Tymoteusza, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Myślę, że nasza modlitwa to nie tylko to przytulanie się do Boga, to co jest takie dla mnie najcenniejsze i najważniejsze, nie tylko ta intymność, ale to też są modlitwy, prośby, dziękczynienie za wszystkich ludzi, może też błagania. Wiecie, są sytuacje, w których tak nam doskwiera, albo tak nam na czymś zależy, to wtedy to błaganie się wylewa, to jest krzyk, to jest wołanie do Boga. I myślę, że też tego doświadczamy, kiedy boimy o naszych najbliższych, kiedy dotyka nas jakieś przeciwieństwo, jakaś choroba czy trudność, ból, i wtedy są te błagania w naszym życiu. Wiecie,
Niech każdy z nas będzie też uczciwy, ja przed sobą, jak często rozmawiam z Bogiem. Czy dzisiaj miałem ten cichy czas z Bogiem? Czy rozkoszuję się Bogiem w modlitwie? Czy jest to dla mnie takie ważne? Pytanie dla mnie, dla ciebie, jak w twoim i moim życiu jest z modlitwą? Bo modlitwa to wielki przywilej, to wielkie błogosławieństwo. Drugim takim elementem, który buduje relacje z Ojcem, to słuchanie, to czytanie Słowa Bożego. I myślę, że to też wiemy doskonale. I w drugim Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Wiecie, w tym fragmencie podkreślam sobie takie stwierdzenie, znasz Pisma. Wiecie, może być tak w naszym życiu, że mamy takie ulubione fragmenty. Rano psalm, taki zachęcający, wieczorem coś też takiego budującego, wiecie, ale całe Pismo, całe Słowo Boże jest natchnione. I też Marek nas na grupce zachęca, żebyśmy czytali tak systematycznie całe Słowo Boże. I myślę, że jest to dla nas też takie wiadome, że są takie fragmenty, które nas bardziej poruszają, są fragmenty, które są trudniejsze, które chcielibyśmy obejść, ale warto być taki systematyczny, czy mieć jakiś taki harmonogram czytania, plan czytania Biblii, aby też to całe Słowo Boże przeczytać, na przykład w ciągu roku, żeby to była taka systematyczna lektura Słowa Bożego z rozważaniem, żeby to nie było takie tylko wyrywkowe, że budzę się rano i na chybił trafił, jest psalm, zachęta, mogę iść dalej. Wiecie, to tak może czasami być, ale najważniejsze, aby to było takie trwanie w Bożym Słowie, aby to Boże Słowo mogło mnie przenikać, aby też było rozważane, tak jak mówimy, tak jak czytamy tutaj, jeszcze może zerknę tutaj, w drugim Tymoteusza 2,7. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Wiecie, kiedy rozważam Boże Słowo, to Bóg też będzie mówił do mnie. Śpiewaliśmy też w pieśniach, już chciałem sobie zapisać, ale nie zdążyłem w którejś pieśni, że przechowuję Słowo w swoim sercu. Wiecie, i też Bóg chce, abyśmy rozważali to Słowo, aby dotykało naszego życia, jak mamy je zastosować w swoim życiu, co Bóg chce do nas powiedzieć o danej sytuacji. W Dziejach Apostolskich też czytamy o czymś takim w 17, to są w 17 rozdziale, w 11 wersecie. I tu jest mowa o braciach z Berei, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Kochani, tu jest całe bogactwo, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy czytamy Boże Słowo każdego dnia, to możemy poznawać Boga. Co On do nas mówi? Rozważać to, co chce powiedzieć do konkretnych sytuacji w naszym życiu i też zastanawiać się na tym, czy jest to właściwe słowo, czy jest to właściwy przekaz, badać to słowo, żebyśmy też nie byli może zwiedzeni. I to, co najważniejsze, to wykonywanie słowa, wdrażanie jest w nasze życie. Z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału możemy przeczytać: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał,
jakim jest. Kochani, to jest tak bardzo ważne, żeby to, co Bóg do ciebie i do mnie mówi, było wprowadzane w życie. Jeżeli Bóg cię do czegoś zachęca, abyś coś zrobił, zrób to. I czasami może być tak w naszym życiu, i nie chcę tu jakiejś takiej tezy, takiej teologii jakiejś wielkiej ustawiać, że jeżeli ja słyszę Boże Słowo, Bóg do mnie mówi, zrób to, to, a ja odchodzę i zostawiam to, to może się tak zdarzyć, że będzie potem milczenie w moim życiu, że Bóg nie będzie do mnie mówił. Dopiero kiedy się opamiętam, kiedy wrócę do tego miejsca, Bóg będzie na nowo przekonywał mnie o pewnych rzeczach, pokazywał mi i będę doświadczał tej takiej realności w swoim życiu. Wiecie, to są takie czasami proste rzeczy. Wiecie, nie mogę sobie teraz przypomnieć tego wersetu, który wczoraj czytałem rano, kiedy miałem się przygotowywać do, też do kazania, do tej usługi. Jakoś tych myśli nie potrafiłem pozbierać, tak przekładałem troszeczkę i szkoda, że nie napisałem sobie tego wersetu, ale myśl była taka z tego wersetu, że zrób to, co najważniejsze, nie przekładaj tego, a nie bierz łatwiejszych rzeczy, ale zrób to, co masz zrobić i to, co jest najważniejsze. Może przyjdzie czas, to znajdę ten fragment. Wiecie, i to mnie tak dotknęło, no Boże, no już chciałem coś innego się zaangażować. Gdzieś tam miałem zadzwonić, coś miałem robić, gdzieś pojechać. Gdzieś tam moje myśli zaczęły krążyć wokół lakiernika, który mi tam jeszcze nie pomalował klapy tylnej, a już ją miałem mieć, już chciałem jakieś inne rzeczy załatwiać. Wiecie, ale tak myślę, Boże, Ty mówisz do mnie, nie mogę tego zostawić. Ja muszę się uchwycić tego, co jest w tym momencie dla mnie najważniejsze, usiąść nad Twoim Słowem, zastanawiać się nad Twoim Słowem. I myślę, że to było dla mnie też błogosławieństwo, takie uwolnienie, że nie skupiłem się na innych tych rzeczach, które by mnie rozpraszały, albo no, chciałem coś zrobić, żeby nie tracić czasu, bo się nie mogłem jakoś zmobilizować. Ale Pan Bóg mi dał ten czas, że mogłem też usiąść nad Bożym Słowem i się zastanawiać. Wiecie, i to cieszyłem się z tego, z takiej drobnej rzeczy, że Bóg mnie do czegoś zachęcił, ja coś zrobiłem, Bóg to pobłogosławił. Jeżeli my czytałem Boże Słowo, Bóg nas zachęca do zmiany w naszym życiu albo odwiedzenia kogoś i ja tego nie robię, to w tym momencie gdzieś pozbawiam się Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia czasami, bo jestem tym, który przyszedł przed lustro z rozczochranym gdzieś tam włosem, ale popatrzył na siebie, nic nie zrobił, poszedł dalej rozczochrany, przykładowo. Nic nie zmienił w swoim życiu. Wiecie, i to jest tak ważne, czy mam czas na rozważanie, na czytanie Słowa Bożego, czy znajduję czas na wiele innych rzeczy, a na to nie mam. Wiecie, każdy z nas jest zabiegany, często mówimy, że brakuje nam czasu, ale z drugiej strony, jak tak popatrzę na swoje życie, to czasami są takie miejsca, gdzie mógłbym coś zredukować i zadbać o to, co najważniejsze, aby mieć społeczność z Bogiem na czytaniu, na Słowie Bożym, aby tego było więcej w moim życiu. Mam do siebie pytanie, czy może za długo gdzieś tam siedzę na internecie i niby dobre rzeczy sprawdzam, gdzieś tam coś czytam, ale może czasami za dużo. Może na Facebooku za dużo siedzę, gdzie no dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Może akurat to nie jest mój taki problem, ale czy tak faktycznie tego czasu mi brakuje, czy po prostu jest coś ważniejszego w moim życiu, czy marnotrawię pewien czas, który Bóg mi dał do wykorzystania, aby mieć z Nim modlitwę, aby mieć czas na czytanie Słowa Bożego, a ja to marnotrawię na inne rzeczy, z pozoru czasami nic złego. Ale to jest pytanie do mnie, czy mam czas na czytanie Słowa Bożego, bo nie ma nic takiego piękniejszego, kiedy Bóg mówi do mnie przez swoje Słowo, kiedy też odkrywa przede mną swoje jakieś tajemnice i zaskakuje mnie rzeczami, których no, wydawało mi się, że już wszystko wiem, a Bóg mi pokazuje o coś cennego przez to Słowo i ja wiem, że jestem wtedy posilony, pocieszony, zachęcony. I takim kolejnym elementem, który buduje te relacje z Ojcem, to jest społeczność z Kościołem.
na nabożeństwie, na spotkaniach. Hebrajczyków 10, przeczytajmy sobie 10 rozdział z listu do Hebrajczyków od 24 do 25. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Kochani, ten fragment jest dla nas taki znany, a patrząc na moje życie, tak często znajduję sobie takie wytłumaczenie, no bo za dużo tego, tu muszę zostać, tam muszę gdzieś coś załatwić, nie dam rady. I jak to jest w naszym takim życiu, takim normalnym, jeżeli kogoś kochamy, jest na przykład narzeczeństwo, jest chłopak, dziewczyna, jeden mieszka gdzieś na południu, drugi gdzieś nad morzem i oni gotowi są na wiele poświęceń, żeby się spotkać. Gotowi są jechać pociągiem, samochodem wiele godzin, stracić z pozoru cenny czas, włożyć to wiele energii, swojego zaangażowania, aby spotkać się z tą drogą mu osobą ukochaną. Wiecie, i nie ma wtedy przeszkód, nie ma zmęczenia, bo jest miłość, bo się chce. Wiecie, ale jeżeli moja społeczność, moje chodzenie na nabożeństwo staje się obowiązkiem, no to jest tylko już obowiązek i inne obowiązki mogą w pewnym momencie wyprzeć to, co jest najważniejsze, aby mieć relacje też z innymi braćmi, aby być tym, który buduje drugiego, który zachęca drugiego, abym też mógł mieć relacje w zborze, w społeczności z moimi braćmi i siostrami, czy na grupie domowej, czy na nabożeństwie. Czy mam czas na to, czy to jest miłość, czy obowiązek? No, ja zadaję sobie to pytanie. Ja wiem, że czasami się nie da, nie? Bo jest praca, pewne rzeczy musimy poprzekładać i musimy coś wybrać, ale muszę sobie zadać pytanie, czy czasami nie jest tak, że za łatwo sobie odpuszczam, że z czegoś rezygnuję, bo coś jest ważniejszego. Wiecie, i kiedy o tym tutaj mówiłem, w zasadzie kiedy przygotowywałem się do tego, to chciałem wam mówić tak bardziej o tożsamości, tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, podkreślać to, a wczoraj mi się to pozmieniało. Nie wiem dlaczego. Ale być może jest tak, że często te takie podstawowe rzeczy, to takie ABC naszego duchowego życia, czyli nasza społeczność z Bogiem, nasza modlitwa, nasze czytanie Słowa Bożego, nasza społeczność z braćmi i siostrami, że to jest coś takiego najważniejszego, niby takie o tym, o czym wiemy doskonale, ale czasami zawodzimy. I ja myślę, że wiele naszych jakichś takich problemów, trudności w naszym życiu takim duchowym, czy jakichś zniechęceń, czy frustracji, które przeżywamy, jest wynikiem tego, że zawodzimy, że są to takie kamienie potknięcia w naszym życiu, że potykamy się o te najprostsze rzeczy. Ja wiem, że często chciałbym, żeby działy się rzeczy i chcemy tego, tak jak w Dziejach Apostolskich i czytamy, że spotykali się tam codziennie, działy się wielkie rzeczy i chcemy Bożych znaków, takiego życia z Bogiem, takiej bliskości, ale często potykamy się o te najprostsze rzeczy, o naszą relację z Bogiem, na modlitwie, na słowie, naszej społeczności z innymi wierzącymi, z innymi braćmi. I jeżeli tego w naszym życiu nie będzie, to może się okazać, że będziemy przeżywać trudne rzeczy w naszym życiu, trudne jakieś takie sytuacje wynikające z naszych zaniedbań, a to, do czego Bóg nas zachęca, do tej takiej bliskiej relacji z Nim. Wiecie, i kiedy tak myślałem o tych takich elementach, o tym, co jest takie ważne, to chciałbym też jeszcze podkreślić coś takiego, że co zabija naszą taką, czy niszczy naszą relację, co jest taką przeszkodą w naszej relacji z Ojcem, to jest grzech. Kochani, jeżeli
my w naszym życiu nie rozprawimy się, jeżeli ja w swoim życiu nie rozprawię się z grzechem, który może być niewidoczny dla innych, to może być jakiś ukryty grzech, to ta relacja z moim ojcem będzie niszczona, będzie w jakiś sposób zaburzona. Wiecie, i w pierwszym Jana, może otwórzmy ten z pierwszego list Jana. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że w Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w Nim słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Kochani, to ta ciemność, to ten grzech powoduje oddzielenie nas od tej czystej, świętej takiej relacji z Bogiem. I jakiś czas temu też Jasiu chyba mówił, że jak modli się ze swoimi chyba dziewczynami młodszymi, i mówił o czymś takim, że kiedy wyznają swój grzech na koniec dnia, coś takiego było niewłaściwego w tym dniu, to chodzi o konkrety. Wiecie, ja też zwróciłem uwagę to ostatnio, jak się z Anią modliłem i Ania tak modli się i mówi: Panie Jezu, wybacz mi wszystkie moje grzechy. A ja tak przerwałem, mówię: ale które? Ania tak na mnie popatrzyła: no nie wiem. Wiecie, i czasami tak może być w naszym życiu, że tak łatwo wypowiadamy pewne rzeczy. Prosimy o przebaczenie grzechów, a tak naprawdę w naszym sercu nie ma tego żalu, nie ma tej świadomości tego, że ten grzech zasmuca Boga, świętego Boga, że niszczy te relacje z Nim. I jeżeli nie ma szczerej takiej pokuty, wyznania konkretnie, to wtedy też nie ma takiego uwolnienia, rozwiązania, nie ma Bożego błogosławieństwa. Wiecie, i następny wieczór, kiedy już się modliliśmy razem, to Ania już wiedziała, za co ma Pana Jezusa przeprosić. Co zrobiła niewłaściwego? Wiecie, i to jest takie ważne, abyśmy nie spłycali tego, co jest takim prawdziwym upamiętaniem przed Panem. Wiecie, i prawdziwe wyznanie prowadzi do przebaczenia, oczyszczenia serca z grzechu. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój. Wiecie, to jest takie wołanie, to co Dawid wołał, to niech to też będzie takim naszym wołaniem, kiedy widzimy, że coś jest w naszym życiu nie tak, że Bóg nam coś pokazuje, abyśmy się ukorzyli przed Bogiem, abyśmy przyszli do Niego z pokutą, wyznaniem. I chciałbym zapytać siebie, kiedy tak ostatnio przed Bogiem pokutowałem z jakichś grzechów, co Bóg mi pokazał. Czy wszystko jest załatwione, czy jakieś skrytości w moim sercu są, o których może, które traktuję sobie tak sobie lekko, a dla Boga nie są czymś takim błahym, bo grzech jest grzechem. I bo Bóg jest taki bardzo konkretny, mówi nam o pewnych rzeczach, pokazuje mi też na pewne rzeczy. I tak na przykład z listu Efezjan, jakby podsumowując ten jakby punkt z 5 rozdziału. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za was jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym.
Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Kochani, tu są różne rzeczy wymienione w tym fragmencie. Jest rozpusta, nieczystość, chciwość, ale też jest błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Wiecie, będąc u jakiegoś fachowca niedawno, to też w jakiś sposób zaczął rzucać takie żarty nieprzyzwoite, gdzie musiałem go jakoś tak tonować, bo się źle z tym czułem. I muszę powiedzieć, że czasami w naszym życiu może być coś takiego, że coś, co traktujemy jako takie żarty, a przekraczamy pewną linię, gdzie już zaczyna to być ten żart nieprzyzwoity, że dajemy sobie przyzwolenie na pewne rzeczy, albo na przykład nie reagujemy i w jakiś sposób przytakujemy na to, nawet się śmiejemy z innymi. Kochani, są to rzeczy, które Bogu się nie podobają. Ja ten fragment przeczytałem tylko, abyśmy się nad tym zastanowili, co jest też w naszym sercu i czy coś nie oddziela mnie od tej relacji, tej bliskiej relacji z moim Ojcem. Co powoduje, że nie doświadczam w swoim życiu takich rzeczy, o których marzę, do których tęsknię, bo ciągle są jakieś upadki i jakieś rzeczy, które mnie od Niego odciągają. I już teraz, aby podsumowując, dzieci Boże, synowie, córki, zostaliśmy zaproszeni do takiej bliskiej relacji z Bogiem, z Ojcem. Wiecie, i co mam robić? Mam z Nim rozmawiać, mam czytać Boże Słowo, mam wprowadzać je w swoje życie, mam spotykać się na modlitwie, na czytaniu Słowa Bożego z moimi braćmi w zborze, w wspólnocie, w kościele. Mam też szanować to, co Bóg mi dał w Jezusie Chrystusie, co otrzymałem, życie wieczne, łaskę, obietnicę. Mam nie oddawać swojego dziedzictwa, to, co mam w Jezusie Chrystusie przez niewiarę. Mam być godnym dziedzicem, mam żyć Bożymi obietnicami. Mam być dumny tego, że jestem dzieckiem Bożym. Czy jestem dumny z tego, że jestem dzieckiem Bożym? Wiecie, to tak czasami brzmi już dla nas tak powszednio. Ja pamiętam przed laty, był jeden z braci tutaj w zborze, już taki starszy, który odszedł do Pana wiele lat temu, na którego w pracy mówili dziecko Boże. Może niektórzy się domyślą, o kogo chodzi. Wiecie, ale to wynikało z tego, że on mówił o tym, że jest dzieckiem Bożym i dzielił się Ewangelią. I nawet tak to może było w żartach, jego znajomi, koledzy, współpracownicy mówili, o, dziecko Boże idzie, nie? Kochani, może w tym była czasami jakaś kpina, drwina, ale też to wynikało z tego, jak on żył, co mówił, a myślę, że jego życie było prawe i takie, to nie było w jakiejś sprzeczności, więc czy cenię sobie to, że jestem dzieckiem Bożym, czy jestem dumny z tego? Kochani, z tymi słowami chciałbym was zostawić. Nie mówiłem o rzeczach tych, które w początku chciałem mówić, czyli o innych rzeczach, o naszej tożsamości, a mówiłem o tych podstawowych rzeczach, które znamy, ale myślę, że coś nam chciał Duch Święty albo mi powiedzieć, ale myślę, że nie jednemu z nas. Niech was Bóg błogosławi. Amen.